ale mimo tej ogromnej przemiany Fidżika, to jednak no, atletyczna sylwetka bardziej tutaj po stronie Mateusza. A Fidżik ma wytatuowanego na łydce wilka, jak dobrze się nie mylę. A sponsorem walki jest największy w Zawierciu recykling samochodowy Eco Auto. Bo dziki z wilkami Krzysztof się kumplują. Kułak, rozjemca tego starcia. Kumple z lasu. Wszystko się zgadza. Runda pierwsza. No tu będzie ciekawie, tu na pewno. Możemy ja szczerze powiem, bardzo lubię pojedynki, kiedy między zawodnikami jest duża różnica, jeżeli chodzi o dysproporcje, warunki fizyczne. No sam chciałeś stoczyć w przyszłości pojedynek z dużo cięższym rywalem. Tak, 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 zdecydowanie. No i tutaj już możemy zaobserwować takie dłuższe szukanie dystansu, ze względu na to, że Mateusz Kolasa no musi tutaj najpierw rozpoznać szybkość Fidżika, musi rozpoznać dystans, a tą chwilę próbuje kopnąć. No. Ale ma szacunek do siły Fidżika, Mateusz. Porusza się na nogach, ale no nie wchodzi w ten półdystans tak śmiało. Tak, no musi rozpoznać tutaj tego ryby. No teraz zamknął go pod klatką. No ale problemem Fidżika jest to, że ma tą głowę uniesioną do góry, to ta szczęka nie jest opuszczona. No, teraz te ciosy coraz bliżej szczęki. Tak, i zamyka oczy, gdy przyjmuje cios, więc to jest na granicy nokautu cały czas. Na pewno mamy różnicę, jeżeli chodzi o umiejętności walki, tak? No tutaj Fidżik jest zawodnikiem, który tych umiejętności ma mniej, no. Ratuje go różnica warunków fizycznych, która jest na pewno po jego stronie. Tak, ale na razie nie jest w stanie jej wykorzystać w żaden sposób. Kolasa lepiej się porusza, spycha go pod siatkę. Próbuje teraz lewym prostym Fidżik zaatakować, ale... Dobra, teraz akcja zakończona kopnięciem na korpus. Tak, dobrze miesza tutaj te kombinacje na korpus i na głowę Kolasa. O, teraz prawa zahaczyła o szczękę. Ale jest charakter u Fidżika. Przyjął kilka takich ciosów na szczękę i nie cofa się. No tyle, że sam charakter czasami jest to za mało, żeby wygrać walkę. Na tą chwilę no, Fidżik nie ma pomysłu, nie ma argumentów, żeby wygrać tą walkę. No, ale twarda szczęka. Często dzieje się tak, że po nokautach ta szczęka gdzieś tam się osłabia, a tutaj widać, że wzmocniła się u Fidżika, bo przyjął już kilka tych mocnych ciosów Kolasy. Kombinacja bokserska w powietrze. Mądrze Kolasa walczy, ponieważ walczy cały czas zmieniając dystans. Ten dystans jest raz większy, raz mniejszy. Fidżik nie odnajduje się w grze Kolasy, no i przez to każde kopnięcie, które wyprowadza, każdy cios, tak naprawdę przeszywa powietrze. Tak, mocno sygnalizowane te kopnięcia też. Kolejny prawy dochodzi do szczęki. Ojej, ale też tak rozpuścił te ręce, nawet nie patrzył, gdzie jest cel Kolasa. No, różnica w koordynacji ruchowej, wyprowadzaniu ciosów, technicznym uderzaniu, no jest zdecydowanie tutaj po stronie Kolasy. No teraz niestety zahaczenie poniżej pasa, no ale tutaj wiadomo, nie było to celowe. No mówisz o koordynacji ruchowej, no ale trudno też wymagać człowieka, który ważył gdzieś tam niedawno 200 kg i nie miał nic wspólnego ze sportem, żeby ta koordynacja u niego się pojawiła po tak krótkim czasie treningów. Oczywiście to ja od nikogo nic nie wymagam, to jak najbardziej po prostu podkreślam, że no panowie, jeżeli chodzi o koordynację ruchową i umiejętności, no to są na innym poziomie. Tak, tak, jest to zauważalne. Nawet jeśli ten ból już zniknął u Fidżika, to z pewnością skorzysta sobie z tej przerwy, którą ma. Na pewno też teraz główka pracuje i kombinuje, co tutaj by można zmienić, ze względu na to, że coś zmienić trzeba. Ale widzę, ten grymas
pojawia. Zaraz wskazówki od sędziego Krzysztofa Kłaka, jak powinien zachować się w takiej sytuacji. No stara szkoła mówi, że no na piętach. Podobno tak, ale prawda jest taka, że tutaj nic nie pomaga. Tak, to nie znika tak. Trzeba niestety czasu, żeby to odczekać. A czasami ten czas nawet nie wystarcza, bo pamiętam taką walkę Alistaira Overeema z Mirko Krokopem, gdzie tam kolano poszło i Mirko został wyniesiony na noszach. No ale jednak kolana Overeema to... Każdy mężczyzna, który chociaż raz w życiu dostał, to wie jaki to ból i... Także dziewczyny, nie lekceważcie tego, naprawdę. Ciężki poród to nic przy tym. A tego też my nie wiemy. Oj, ruszył Kolasa, rozpuścił ręce, kolejne ciosy. Kolano, kopnięcie, sierpy. Ale Fidzik jakby z kamienia stoi, przyjmuje. No. Teraz tam palec w oko. Chyba przy tej obronie Fidzik gdzieś zahaczył. Niestety wiemy, ma te rękawice. Czasami sprawiają, że no, gdzieś ten palec się wsunie w oko. Ale też oczywiście to nie było celowe. Porozmawiali sobie panowie przed akcją. Próba lewego podbródka. Taki trochę z ręki bity tam. Ale trzeba oddać Dzikowi, że przyjąć potrafi, tak? Tak, tak. Już. Chociaż to jest na skraju knockoutu cały czas. To już Kolasa coraz bardziej czuje swoją przewagę i coraz więcej sobie pozwala. To problem tych ciosów Mateusza Kolasy jest taki, że on nie patrzy, gdzie uderza. On puszcza głowę i bije w powietrze, a że Dzik stoi po prostu w miejscu, to przyjmuje te ciosy. Tutaj Mateusz Kolasa zwrócił uwagę, że po raz kolejny gdzieś tam palec Fidzika powędrował w jego oko. Sędzia Krzysztof Kułak zwraca mu uwagę. Ale tylko ostrzeżenie, nie było jeszcze odjęcia punktów. A na szczęście walka może być kontynuowana. Jeszcze przeprosiny. Pełna emocji runda, no ale tutaj zwycięzca tego starcia mógł być jeden. Tak, bądźmy szczerzy, no tutaj runda cała przebiegała pod dyktando Mateusza Kolasy. No, rekordowa liczba przyjętych czystych ciosów w trakcie dzisiejszej walki, bo... Cały czas jeszcze są obecne razem. Ciekawy jestem, co teraz narożnik Fidzika podpowie, ze względu na to, że coś zmienić trzeba, tylko że... Środki na rehabilitację. Pytanie, Karoliny, co można zmienić, wygląda na to, że 10 miesięcy. Powiedzmy szczerze, Mateusz jest zawodnikiem szybszym, lepszym technicznie, Karoliny, który on tak naprawdę decyduje, kiedy jest wymiana w Krakowie, i wolontariuszki chodzą po trybunach, jak długa ona będzie, pomocne. Więc no, tutaj Karolinie może poszukanie wygrać barteru. No, Dzik już swoją najważniejszą walkę w życiu wygrał, tak naprawdę zbijając te kilogramy. Że też wygląda jakby wyszedł z lasu, bo tak nie odnajduje się w tej walce kompletnie. Czy wróci do tego lasu, myślisz, w tej rundzie? No, szczerze mówiąc, na tą chwilę wygląda bardzo przytomnie. To co przyjął, to jakoś, wiesz, jego twarz wygląda tak samo, z takim samym nastawieniem jak przed pierwszym gongiem, więc... Jego twarz wygląda po prostu cały czas tak samo. Tak. Na tyle, że nawet jeżeli próbuje coś kopnąć, próbuje wyprowadzić jakiś cios, to jest wszystko w powietrze. Tak, nie stoi w miejscu, nie robi tego kroku do przodu. Tak, dokładnie, tak naprawdę szkoda jego energii. O! Tak jak mówiłem, to Kolasa decyduje, kiedy jakieś ciosy zostaną wypuszczone. Teraz goni. Oj, rozwścieczony Dzik. I to jest jedyny Dzik, który tak naprawdę może coś zrobić, tak? Musi tutaj szukać bójki, musi szukać tego, żeby Kolasę gdzieś zamknąć, na przykład pod siatką, żeby nie mógł odskakiwać, żeby nie mógł łapać tego dystansu. Musi szukać bójki, bo to jest jedyny
jedyny sposób na zwycięstwo. Tak, gdyby zamknął go pod siatką tej... W walce na dystansie, tak jak teraz, próba kopnięć, próba uderzeń jest bezsensowna. Tak, bo to nie dochodzi, to nie dochodzi. Tak, tak. Kolasa mimo krótszych rąk, to on trafia. Trafia, lepiej porusza się, to jest wyprzedza zdecydowanie. Dobry dzik to dzik w szale, który pędzi do przodu i nie patrzy na to. Teraz Tomasz Łomnicki trafił tym middle kickiem. O! Nie, chyba ten backfist doszedł. No, by tak, teraz tak, po raz taki pierwszy odgłos. Po raz pierwszy ten lewy prosty, potem nawet doszedł. Teraz jest czas, żeby atakować. Teraz jest czas, żeby atakować. Ale panowie dużo rozmawiają w trakcie tej walki, jakby... No, ale Kolasa zwolnił ze swoimi ciosami. Zauważmy, już nie ma takiej dynamiki. Myślę, że ten backfist gdzieś tam doszedł. No i te palce w oko, też widać, że to jedno tak... No to jedno nie widzi tak dokładnie, dobrze, bo tak jednak dwa razy taka sytuacja miała miejsce. No, nie pod... to jest brak właśnie doświadczenia. Miał najbardziej zranionego Kolasę w czasie całego pojedynku, no i tak naprawdę zaprzepaścił ten moment przechodząc i dając Mateuszowi dojść całkowicie do siebie. Jeżeli jest jakiś moment, kiedy Fidzik powinien podkręcić tempo, to jest właśnie teraz. Tak, to jego ostatnie szanse, żeby... Oj, dostał teraz, wstrząsnął i ten lewy sierp kolejny. Te ciosy naprawdę lądują bardzo blisko szczęki Dzika. Ale to jest waga ciężka i tutaj naprawdę do końca musimy obserwować, co będzie się działo, bo jak, tak długo jak Fidzik jest w pojedynku, tak jest w stanie przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Totalnie powinien odpuścić kopnięcia Fidzik, ze względu na to, że na 15 tych kopnięć chyba ani jedno jeszcze nawet nie doszło do celu. Był jeden middle kick bodajże, tak, ale no to nadal jest słaba statystyka. To jest, dokładnie, więc tutaj naprawdę ciosy i tylko wyłącznie taki szaleńczy atak do przodu. Pytanie, czy ma jeszcze siły się tak zerwać i powiedz do... Jeżeli będzie walka na dystansie, będzie właśnie wyglądała tak jak teraz. No, był jeden low kick. Przepuszczenie przez Mateusza i ewentualnie wyprowadzenie jakiegoś ciosu kontrującego. Ale też ciężko nazwać, że ten low kick był celny, bo tam trafił stopą, więc tak naprawdę większy ból dla niego samego, aniżeli przeciwnika. No troszkę się zmęczył Mateusz Kolasa, cały czas łapiąc ten dystans i mieszając w tym dystansie. Teraz widać, że robi sobie taką przerwę na oddech, ale tak naprawdę dalej tylko i wyłącznie on decyduje, kiedy jakaś akcja zostanie zadana. To dalej on rozdaje karty w tym pojedynku. Tak, to prawda. Zdecydowanie szybszy od swojego rywala. Ale też już troszeczkę sił go kosztuje ta walka, oczywiście. Bo... Oj, kolejny ciosek! Oj, mocne, potężne. Kolejny cios. I to wszystko na skraju knockoutu. Fidzik teraz takim... Ale ile on przyjmuje! I dalej stoi! Ta głowa jest z kamienia. No i to o czym mówisz, no. Przyjął kilka ciosów, a jedyne akcje, które podejmuje, to kopnięcia. Zauważ, już nie ma siły, żeby trzymać tych rąk wysoko nawet. Kiedy Mateusz atakuje, te ręce są nisko. Są zdecydowanie za nisko. Mateusz, jeżeli uderza serią dwóch ciosów, to zauważy, że przy tym drugim ciosie Mateusza te ręce Fidzika już są na pępku. 10 sekund. Ten knockout wisiał w powietrzu, ale wydaje się, że Dzik przetrwa tę rundę. Pytanie, czy będzie w stanie wyjść do trzeciego starcia. No, naprawdę jestem pod wrażeniem twardości szczęki. Tak, gdyby ktoś powiedział mi przed galą, że ta walka potrwa 3 rundy, że dojdzie do trzeciej rundy, to no nie uwierzyłbym. Bądźmy szczerzy, no w tym pojedynku zdecydowanie cały jest stoczony pod Mateusza Kolasa. To on jest zawodnikiem lepszym, ale znokautować Fidzika widzimy wcale nie tak łatwo. Jego poprzedniemu przeciwnikowi ta sztuka się udała. Ale Mateusz Kolasa poluje od początku tego starcia na ten knockout i jak na razie nieskutecznie. Masę tych ciosów
zainkasował Fit Dzik. Myślę, że to niepotrzebne będzie after party, żeby głowa na drugi dzień bolała, bo dziesiątki tych sierpowych, tych cepów wyprowadzanych przez Kolasę doszło do celu. Ale nie poddaje się Fit Dzik. Widzimy też zmęczenie na jego twarzy. Może wychodzi do tej trzeciej rundy, to jednak byłoby spore nadużycie powiedzieć. Powiem tak, jutro będzie bolało. Tak, to jutro z pewnością będzie bolało. Runda trzecia. Ale od początku walki panowie tutaj rozmawiają ze sobą. Tak, właśnie bardzo ciekawy jestem, jakie uprzejmości sobie wymieniają. A może tak jak my komentują walkę. To trzeba było mikrofony jakoś podpiąć. Jednak szybciej mają te informacje do nich dochodzą. Ale kolejny lewy sierpowy tam ląduje w okolicach szczęki Fit Dzika. Tutaj narożnik Fit Dzika zachęca go do tego, żeby podniósł wyżej ręce, bo... Ogólnie trzeba byłoby go zachęcić do działania, ze względu na to, że na tą chwilę jest bardzo takim workiem, owszem ruchomym, ale to jego zadaniem jest przyjmowanie podczas tej walki, więc... No i tutaj już kolejne ostrzeżenie, że jest brak walki od Krzysztofa Kułaka. Kolejny lewy sierpowy dochodzi. Jakby Krzysztof Kułak chciał zachęcić tutaj obu panów, żeby zaczęli polować ten knockout, tak jak to w przypadku pierwszej i drugiej rundy miało miejsce. A te ruchy rodem z capoeiry, która jest jednym ze styli bazowych Mateusza Kolasy. Ale jednak mógłby być bardziej zrozumiały sędzia. Ciosy na tłów widać. To są pierwsze ciosy, po których grymas bólu pojawił się na twarzy Fit Dzika. Może to jest sposób. Dokładnie, być może jego głowa jest na tyle twarda, że jest w stanie przyjąć, ale jednak ten tułów, przypomnijmy ten, on przeszedł ogromną metamorfozę, to jego ciało się zmieniło. To bez szwanku się nie wychodzi z takich sytuacji. No niestety, ale Fit Dzik już jest tak bardzo rozbity, tak bardzo zmęczony, że on... No nie ma już argumentu, żeby zagrozić. No i kolejny raz. Jakieś słowa padają z ust Mateusza Kolasy. I padają też ciosy. Kolejny cios dochodzi do głowy Fit Dzika. Jak myślisz, dotrwają do ostatniego gongu? Kolejne mocne ciosy. Tak, tak. Jest spora szansa. Szczerze, po tym co przyjął, a bądźmy szczerzy, Mateusz też już jest zmęczony. Te ciosy też już mniej ważą. Więc tak, tutaj będzie decyzja. No decyzja może być tylko jedna, ale ja obstawiam, że Fit Dzik dotrwa do końca. To by było coś, naprawdę. Tym bardziej, że Mateusz, wiesz, też odczuwa zmęczenie. Wie, że cała walka była pod jego dyktando. Wie, że ma pewne zwycięstwo przez decyzję. Tak jakoś nie widzę w nim chęci podkręcania jeszcze tempa, szukania tego knockoutu. Tak, nie podejmuje ryzyka. Tam było kilka zrywów takich, których puścił kilka mocnych cepów, ale póki co bardziej skupia się na rozmowach z rywalem, a nie zadawaniu ciosów. Powiem tak, twardość szczęki, charakter, upór, jak najbardziej czapki z głów przed Fit Dzikiem. Niestety jeszcze brak umiejętności, tak? Na takiego przeciwnika jak Mateusz Kolasa, który no tutaj, powiem szczerze, jest zawodnikiem niższym, lżejszym, na który no prawidłowo pokazuje właśnie, jak powinno się walczyć z większym, wolniejszym przeciwnikiem. Ale kilku potencjalnych rywali dla Fit Dzika znalazłoby się na scenie polskiego MMA. Wiesz, na pewno jest to bardzo charakterystyczna postać, no, która... Szkoda, żeby zniknęła ze sceny MMA. Och, kolejny kop wątroby. Naprawdę ja już nie jestem pod wrażeniem tych ciosów na głowę Fit Dzika. Tutaj bardziej skupiam się teraz na tym, jak te ciosy bądź kopnięcia lądują na korpus, bo moim zdaniem tam jest jedyna szansa, żeby skończyć Fit Dzika
przed czasem. Ale dosyć późno odpalił te ciosy na korpus Mateusz Kolasa, bo wcześniej skupiał się na głowie, a teraz mamy obrotówkę. No jest jeszcze siła. Jak najbardziej może. Może sobie pozwolić na to, ze względu na to, że no tak jak mówimy, no Fit Dzik, kurczę, no już niestety spełnia rolę ruchomego worka. No ale worek nie oddaje, a tutaj jednak jakieś tam pojedyncze ciosy trafiają Mateusza Kolasę. Czy to low kick, czy lewy prosty. Oczywiście jest ich bardzo mało. Ostatnie 10 sekund. Czy zaryzykuje jakieś nieszablonowej techniki Mateusz Kolasa, coś ekwilibrystycznego wykona. A, poczekał do końca. Brawo, brawo dla jednego i drugiego. Ogromny szacunek dla obu zawodników. Naprawdę brawo dla Mateusza za to, jak rozegrał tą walkę, za jego umiejętności. Za to, że podjął walkę z większym rywalem. Owszem, mniej doświadczonym, z mniejszymi umiejętnościami, ale zawsze groźnym. No i brawo dla Siedzika za to, że za chwilę przyjął tego mnóstwo. Można byłoby obdarować się tymi ciosami, które przyjął spokojnie dwie wcześniejsze walki. No naprawdę, jest w stanie przyjąć cios i to już jest dużo w tym sporcie. Tak jak powiedziałeś wcześniej, no brakuje tych umiejętności, brakuje tej koordynacji ruchowej tutaj. To jest no przynajmniej kilka lat regularnego treningu. Bądźmy szczerzy, to są aspekty, które da się wytrenować. Nie da się wytrenować upartości, nie da się wytrenować serca, nie da się wytrenować twardej szczęki. To Fit Dzik ma. Teraz jeszcze popracujemy nad umiejętnościami i będziemy mieli naprawdę charakterystycznego zawodnika, który będzie się bardzo dobrze sportowo prezentował w klatce. Czas na werdykt. I tego mu życzymy oczywiście, bo pokazał tutaj jednogłośną decyzją sędziów. Zwycięzcą walki zostaje Mateusz Kolasa. Tutaj niespodzianki po raz kolejny nie było. Mateusz Kolasa zwycięża decyzją jednogłośną sędziów. Ogromne brawa dla obu panów. No jeszcze znowu panowie sobie teraz porozmawiają, teraz chyba już porozmawiali. No, mieli już okazję. Także...